Cześć, ja się nazywam Arkadiusz Kuś, jestem muzykiem, który dzisiaj zdecydował się nagrać koncert dla rzeki Odry, a więc chcemy, żeby Odra została uznana za osobę prawną po to, żeby nie zanieczyszczano jej dalej, żeby mogła żyć w czystości, płynąć w spokoju, w lekkości i właśnie w tej intencji uzdrowienia tej rzeki i uzyskania mocy prawnej. Gram troszkę utworów, które wierzę, że mają taki fajny ładunek wibracyjny. Z tym projektem, którym jeżdżę, Dźwięki Duszy, łączę w sobie różne gatunki muzyki. Dzisiaj będę w takiej wersji typowo live'owej, live-aktowej, można powiedzieć, z looperem, z efektami. Będę tworzył, komponował na żywo, tak żebyście sobie tutaj jeszcze zobaczyli krótki rzut kamerką, że to wszystko tutaj będzie na żywca, bez podkładów. Mam przy sobie osobę do pomocy w rejestrowaniu. Dziękuję, Ada, fajnie, że jesteś. No i przy okazji Ada tutaj też dla was troszkę zadźwięczy na start razem ze mną. Pierwszym utworem będzie taki utwór, który się nazywa Cała Ziemia, i on jest taką właśnie dużą dedykacją z mojej strony dla planety Ziemi, z której tak wiele czerpiemy i tak wiele jej zawdzięczamy, więc z tą ziemią i z tą rzeką to właśnie połączymy. Nawet już nie chcę spać, samo przeszło mi. Nie zmrużyłem oka raz, by nie przegapić chwil, kiedy tańczy cała ziemia, cała ziemia. Thank you.
To był utwór, który nagraliśmy jeszcze raz na samym końcu, bo mieliśmy drobne problemy techniczne przy pierwszym utworze. No i piękne okoliczności przyrody nam się trafiły. Koniec października i dalej cieplutko. Ten rok myślę, że jest w ogóle bardzo obfitujący, ten 23 rok. I tak ciekawy też dla natury i dla obserwowania tego, co się dzieje. I tego lata, i tej jesieni na przestrzeni w ogóle tego wszystkiego, także ciekawy moment, ciekawe miejsce do obserwacji. Dziękujemy wszystkim ptaszkom, które tutaj się nam pięknie dogrywają, i naturce za to, że możemy tutaj się znaleźć i stworzyć coś pięknego. Okej, lecimy dalej. Jednym z owoców, który mnie bardzo zachwyca, jest banan. I kiedyś jak zrobiłem bananowy chleb, to po prostu padłem z wrażenia, jakie to jest pyszne i troszkę gastronomicznie teraz będzie. Gastronomiczno-miłosno, bym powiedział. Dziś nie porobię pompek. W biegu z herbatą łączy wrzątek. Myślę o czymś, ale tracę wątek. Może przypomnisz mi. Ogólnie wiem, że raczej robię dobrze. I wielu ziomków mówi, że na propsie. Na słuchawkach wchodzi bit na pompie. Treści znów błądzą gdzieś. Podaj mi dłoń, bym w tej karuzeli mógł pływać wśród lawendowych chmur. Razem rozbijemy mur naszych ciał i wnętrza. Wracam do zabieganych ulic swoim tempem, czyli nieco żółwim. Mam smak malinowy gust i łączę je w głowie z twoim, bo razem im lepiej komponuję plan na mnie i na ciebie. Tylu słów poznałem już znaczenie imienia twojego mnie. Podaj mi dłoń, bym w tej karuzeli mógł pływać wśród lawendowych chmur. Podaj mi dłoń, razem rozbijemy mur naszych ciał i wnętrza. Chcę opisać twój smak. Ty dla mnie jesteś jak bananowy chleb. Bananowy chleb. Bananowy chleb. Bananowy.
naszych ciał i serca. Dziękuję wam przed ekranami. Teraz będzie coś łagodniejszego. Jesteśmy dzisiaj w ogóle w Trestnie, w okolicach Wrocławia. Wrocławia, w którym mieszkam od roku. Miejsce bardzo mnie wciągnęło i bardzo sprzyja dalszemu rozwojowi muzycznemu. Cieszę się także, że Odra jest takim właśnie łaskawym miejscem, przy którym można się trochę zresetować, nabrać troszkę mocy, więc trzymamy kciuki i z kolejnymi właśnie dedykacjami w tym kierunku, żeby to miejsce dawało spokój i ukojenie kolejnym ludziom i kolejnym pokoleniom. Lubię to miejsce, kocham tę przestrzeń, a moje wnętrze zmienia mnie na lepsze. Lubię to miejsce, kocham tę przestrzeń, a moje serce pozwala widzieć więcej. Lubię to miejsce, kocham tę przestrzeń, a moje wnętrze zmienia mnie na lepsze. Lubię to przestrzeń, moje serce pozwala widzieć więcej. Pokoloruję się złotem i srebrem, obfitością razem tryskajmy wdzięczne. Pokoloruję się złotem i srebrem, obfitością razem tryskajmy wdzięcznie. Pokolorujmy się złotem i srebrem, obfitością razem tryskajmy wdzięcznie. Pokolorujmy się złotem i srebrem, obfitością razem tryskajmy. Lubię to miejsce, kocham tę przestrzeń, a moje wnętrze zmienia mnie na lepsze. Lubię to miejsce, kocham tę przestrzeń, a moje serce pozwala widzieć więcej. Ja lubię to. Ja lubię taki vibe, bo on jest taki właśnie nieidealny, taki prawdziwy. Trochę jeszcze tych takich swoich prawd chciałem wam tutaj przekazać, które zbieram sobie, które we mnie grają, które są we mnie żywe. Najważniejsze masz w sobie, a ty szukasz na zewnątrz. Gdzieś daleko możesz wzniecić ten ogień. Teraz stare płonie, a siejemy nowe. Najważniejsze masz w sobie, a ty szukasz na zewnątrz. Gdzieś daleko możesz.
chcesz wzniecić ten ogień. Teraz stare płonie, a siejemy nowe. Najważniejsze masz w sobie, a ty szukasz na zewnątrz, gdzieś daleko. Możesz wzniecić ten ogień. Teraz stare płonie, a siejemy nowe światło. To są zawsze takie piosenki, które mnie przywracają trochę do wnętrza i do ducha. Zagram wam jeszcze taką kolejną z nich. Taka konwencja na, według mnie na dzisiaj się super sprawdza, żeby to było spójne z tą intencją. Lubię pisać świadomie, lubię pisać o tym, żeby spróbować trochę zwolnić, żeby spróbować się skontaktować ze sobą. Wiem, że ten taki wielkomiejski pęd, a nawet niekoniecznie wielkomiejski, ogólnie natłuk myśli, który nas otacza, robi dużo szumu w głowie, takiego ciężkiego do zniesienia czasem. Więc napisałem taką piosenkę kiedyś, Nie możemy biec, o tym, żeby zwolnić, i to taka troszkę też jest medytacyjna piosenka, taka hip-hopowa troszkę forma medytacji. Dawać dobro, dostrzegając
dokoła piękno. Prawdę uznawaj, tylko twoją wewnątrz jedną. Nie możemy biec, nie możemy biec w takim tempie. Nie możemy biec, razem nie możemy biec w takim tempie. Nie możemy biec, nie możemy biec w takim tempie. Nie możemy biec, razem nie możemy biec w takim tempie. Krótka pioseneczka, która powstała niedawno i ona jest piosenką radości. Cieszę się, że mam siebie, cieszę się, że mam dostęp do tej pięknej wody, rzeki Odry. Cieszę się, że mam moją partnerkę, która kręci i zdecydowała się poruszać trochę kamerą, żebyście mieli ruchomy obraz. I właśnie o tym piosenka. Ja mogę tak śpiewać do rana, bo cieszę się, że ciebie mam. Ja mogę tak śpiewać do rana, bo cieszę się, że ciebie mam. Bo cieszę się, że ciebie mam. Bo cieszę się, że ciebie mam. Bo cieszę się, że ciebie mam.
Ja mogę tak śpiewać do rana, bo cieszę się, że ciebie mam. Ja mogę tak śpiewać do rana, bo cieszę się, że ciebie mam. 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 Ja mogę tak śpiewać do rana, bo cieszę się, że ciebie mam. Ja mogę tak śpiewać do rana, bo cieszę się, że ciebie mam. 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 Ja mogę tak śpiewać do rana, bo cieszę się, że ciebie mam. Ja mogę tak śpiewać do rana, bo cieszę się, że ciebie mam. 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 To będzie taki utwór Razem Cieplej, który jest romantyczny. Mówi o jedności. Chciałbym taki klej, co na wiecznie sklejne. To też nie przejdzie. No teraz stoi. No dobra, dawaj. No to już drgania idą, nie? Mogą poruszyć, także ustaw stabilnie. No teraz jest dobrze. Chciałbym taki klej, co na wiecznie sklei nas. Nie wyżre dziury w skórze, nie naruszy żadnej z warstw. Ty i ja, ślepe ciało. Mamy wpływ na życie, to my piszemy plan. Wybieramy ciepło, stąd ta koncepcja plan. Ty i ja, ocieplić. Bo razem nam jest cieplej. Bo razem nam jest cieplej. Bo razem nam jest cieplej. Puści parę z ust, ty i ja, na gość tuż. Możemy trwać bezbronnie, nie ma się czego bać. Bo kto zakłada zbroję, sam produkuje strach. Ty i ja, pełen ład. Oh,
cieplej. Tak, i razem jest nam cieplej, ale właśnie zaczęło padać, więc to chyba będzie koniec tego nagrania. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Kocham całym sercem wszystkie istoty i tą oderkę, i również tą wodę, która spada z nieba, żeby uzupełnić i wyczyścić tę rzekę. I moją partnerkę Adę też kocham. Dziękuję za pomoc. Wszystkiego dobrego. Arkadiusz Kuś się nazywam. Dźwięki duszy. Takim projektem właśnie się tytułuje. I wierzę, że troszkę tych duchowych przesłań i fajnych dźwięków wibracyjnych w was wleci i wywrze jakiś wpływ, zrobi coś dobrego dla świata. Więc dziękuję, dziękuję. Stokrotne dzięki. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. I wyczekujcie na debiutancką płytę, która już w przyszłym roku się szykuje, że wyjdzie. Mam nadzieję, że jak z największym rozmachem. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie utwory, które tutaj zagrałem w takiej wersji loopowej i takiej bardzo na żywo, przygotowuję przez długi czas w studiu, żeby wyszły w takiej fajnej, już jakościowej formie. Dziękuję. Hej.